Dobry widzowie, Maciek z tej strony z firmy Mavcar, a dzisiaj dla Was mam troszeczkę mniej popularne auto, jakim jest Fiat Croma. Jest to druga generacja, kiedyś była jedynka, raz miałem w życiu jedynkę. Ciekawy wóz. Jest to wóz też, tak powiem Wam, oparty na wspólnej płycie podłogowej GMA, czyli dość podobny technicznie do Opla Vectry C i chyba też Saba 9.3. Croma akurat tutaj, jak widzicie, jest po liftingu. Według mnie jest ładniejsza od tej przedliftowej. Ta przedliftowa jest taka, powiedzieć, włoska, wielkie te takie grille, ale nie będę się o niej rozwodził, bo tutaj oczywiście Wam pokazuję poliftową. Mamy tutaj 2008 rok. Według mnie bardzo niski przebieg jak na diesla, bo wóz, jak dobrze liczycie, ma 16 lat, a przebiegu ma tylko 171 tysięcy, czyli rocznie ponad troszkę dychę. Oczywiście w 150-konnym silniku i manualu 6-biegowym. Cóż, o takich technikaliach Wam powiedziałem. Silnik sprawdzony JTD o bardzo dobrej opinii. Poczytacie sobie w necie. Wiele tych wozów robi po 500 000 i dalej jeżdżą. Tutaj technicznie naprawdę fajnie jeździ, bez zarzutu. Ma dobrze utrzymany układ wtryskowy, nie kopci. Tak samo jak i dwumasa też nie hałasuje. Przy okazji, jak widzicie, ważna rzecz. Samochody w dieslu na lato z hakiem bardzo często się sprzedają z dwóch powodów takich raczej bardziej znanych tylko handlarzom. Jedni biorą dość tanie diesle. No, nie jest to, będzie wiadomo, za 5 zł samochód, ale też nie będzie kosztował 20 tysięcy. Do tego, żeby po prostu pomóc sobie w budowie domu. A drudzy potrzebują mieć auto z hakiem w dieslu, żeby wybrać się nim na urlop. Co jeszcze więcej o tej wozie, o technicznych sprawach? No tutaj się trafiło, że Mavcar wyszedł zamiast handlarz. Mavcar Investment, inwestycji miałem dość sporo, ale takich pierdu, bo ogólnie Fiat to bardzo fajna marka, tylko że właśnie czasami się trafiają mu takie drobnostki do poprawienia. Jak na przykład tutaj wymieniłem świece żarowe i przy okazji jeszcze moduł od tych odgrzania świec, bo to częsty problem na forum, że Wam się zapala kontrolka od świec żarowych, a tak naprawdę wszystko jest ok i tamten moduł pada, nie jest drogi, 100 parę złotych i furka lata. Jeszcze został wymieniony rezystor odmuchawy, no i wymieniłem olej, bo tu już przypadało, miał przejechane dwie dychy ten samochód, olej z filtrem macie założony nowy, więc taki podstawowy serwis klientowi w granicach, no pewnie powiem, około 5-7 stówek już odpada. To jeszcze warto rzecz, bardzo ciekawa stylistyka. Ten wóz tak ciekawie się dość prezentuje. Jak spojrzycie na niego, ma bardzo wielkie szyby i jakbyście mu założyli wielkie koła, według mnie przypomina niektóre SUVy, nawet tak delikatnie bym powiedział Q7? Może tak, ale naprawdę wydaje się taki potężny. A te przez te też wnęki na koła to są jednak alusy 16. Zobaczcie, wygląda ten wóz, jakby stał sobie na 14 praktycznie. Ale stylistyka ciekawa. Bardzo też ciekawy kolor. Taki szampan, jasna kawa z mlekiem. No i też dosyć duży bagażnik. A jak pomyślałem o bagażniku, przypomniało mi się, że jeszcze oczywiście dokupiłem koło zapasowe, no bo też komuś się przydało. Dziwne, bo auto było, chodzi od pierwszego właściciela. No i też te serwisy miało robione tak cały czas na bieżąco. Akurat mi wypadł ten serwis, że był w Polsce. Co jeszcze można o nim rzec? Jak ktoś lubi chromy, to nawet krameczki są w chromie. Projekt tam wyczytałem, że ich, że tak powiem, etatowy projektant, czyli Giorgiaro, zaprojektował to nadwozie. Przód, no jak widzicie, bardzo podobny do Bravo drugiej generacji. Już taki opływowy, jak to włoskie wozy z tych lat, podobne do Grande Punto, czy tam tych odmian Evo, czy czegoś. Włosi najlepiej wychodziły małe samochody, ale ta Croma, naprawdę trzeba przyznać, że za niewielką kwotę, dużo niższą niż jest konkurencja niemiecka, dostajecie dobre naprawdę wyposażenie i niezawodny przede wszystkim silnik. A i bardzo ostatnią rzecz ważna, zatrzymając się na koniec, jeżeli ktoś nie lubi blacharki naprawiać, to właśnie wybiera te Fiaty. On miał bardzo dobre zabezpieczenie antykorozyjne, oczywiście jeżeli nie był rozbity. To jest auto, które, tak jak Wam wspomniałem wcześniej, ma 16 lat, a na nim nie znajdziecie kropki rdzy. Kropki, nawet nie ma odprysku, bo też go zmierzyłem miernikiem lakieru. Dwa elementy mają raptem podwójny lakier, czyli rzędu 150, więc jak na tak stary pojazd, według mnie
wynik jest dość dobry. To jak lecieć troszeczkę dłużej wam porozwodziłem na tym wozie, bo pewnie już będzie ciężko dorwać w karierze kromę, bo to interes, jak widzicie, nie jest zbyt bardzo opłacalny, bo trzeba było sporo dołożyć. Ale jak ktoś kupi, to mi się wydaje, że będzie tym samochodem spokojnie jeździł, bo klocki tarcze, tak wam powiedziałem, silnik w porze. No i też coś tutaj jest z wyposażenia. Macie te spryskiwacze reflektorów, aluski, co wam pominąłem, hak, no i w środku jest coś ciekawie, ale zaraz do tego przejdziemy. No to wam nagramy wnętrze, zacznę od książki serwisowej, jest pan Beme Peter, czyli jego pierwszy właściciel, tu macie jakieś fiatowskie jeszcze wpisy, Liga, Garage, ale to też jest tutaj powbijane oczywiście dalej w książeczkę serwisową, mam nadzieję, że jedną ręką pójdzie mi to w miarę szybko, bo ja nie lubię przedłużać tych filmów. Podstawowe informacje, a jeżeli ktoś jest zainteresowany danym samochodem, to i tak myślę, że z jakiegoś powodu go wybiera. Cyk, 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 nie chce się znaleźć, więc zróbmy pauzę i znajdę to. No to widzicie, tutaj jest wszystko powpisywane z tej Liga. No i dalej było w serwisie Wovonzik, około 20 tysięcy wymiany oleju, czyli tak standard, jak do tego podchodzą Niemcy. A teraz dlaczego te samochody też były tańsze od konkurencji niemieckiej? No bo były dużo tańsze. Jakość zastosowana w tych samochodach jest, powiem wam, nierównomierna. Jeżeli chcecie po prostu takiego Fiata, musicie zaakceptować, że plastiki będą jednak troszeczkę gorsze. Chociaż powiem, że fotele, świetny materiał użyty. Tutaj, żeby wam się tak bardzo mocno nie pociło plecy, czyli mamy takie pofalowane. To jest na pewno bardziej taki poliestrowy materiał, a to mamy coś, co już bardzo często jest zapomniane przez producentów, czyli welurek. Krótkocięty. Kiedyś takie fotele, pamiętam, jeszcze były pierwsze Toleda, to Toleda mogą być 500 000, a fotele były niezdarte i są bardzo wygodne i spójrzcie, po tylu latach naprawdę wyglądają bardzo dobrze. Mój fotel, w sumie mogę wam powiedzieć, że idealny stan jak na tak stary pojazd. Ogólnie plastiki, to jest wszystko miękkie, tylko Fiat w pewnym momencie produkcji swoich pojazdów miał problem z łuszczeniem się jak 90% producentów i też z takim wcześniejszym jak w Stilo kleiły się te plastiki. Na szczęście z tego zrezygnowali i w tej kromie się to nie klei, ale jakość jest taka, troszeczkę wam powiem, no jednak tej konsoli środkowej, wszystko poniżej tej miękkiej deski, raczej powiedziałbym buz. Tak jak wam mówiłem, przyciski niestety się łuszczyły, tu i tak są mało zużyte, bo widziałem takie fiaciki, że to po prostu było już nawet nieczytelne i białe, tutaj mniej więcej widzicie, to się łuszczy najbardziej. To w innych modelach też się uszczyło, bo tutaj jednak pada słońce z okna, to jest troszeczkę przykryte. Klameczki oczywiście muszą być w chromie, bo wam pokazałem już przyciski od szyb przeciwgielnych i innych pierdół. Tu macie manetkę jedną od tempomatu, proszę, go włączamy, wyłączamy, a tutaj manetka standard od świateł, no i na środku komputer pokładowy. Jak go odpalałem, pokazałem się, że żarówka jest spalona, to pewnie tylko ten drugi kącik. Widzicie sobie przebieg, a tutaj możecie zmienić wskazania, zasięg i inne pierdoły. Standardowo. Kiera ze skóry, dobrze utrzymana, spójrzcie, kiera cała. A tutaj jeszcze macie sterowanie radyjkiem i USB-kiem, który znajduje się tutaj. Proszę bardzo, tutaj coś możemy sobie przełączyć, również telefon. Kliknę. Patrz, last calls. O, proszę, Bayer. Es ist kein Bluetooth telefon angeschlossen. No, ten piękny, mechaniczny język niemiecki nam się tu odezwał. O podłączeniu telefonu, radyjko standard. Sześciobiegowa skrzynia biegów. Fajnie, bo to jest wysoko troszeczkę pomyślane jak w Pandzie. No i tutaj taki Bayer, można powiedzieć, a la Saab, czyli stacyjka
na środku. Czy to jest wygodne? Niech każdy ma swoje podejście, ale wygląda bajerancko. Tutaj to wejście, gdzie oni współpracowali z Windowsem na USB-ka. Duży podłokieczor, oczywiście klimatyzowany. No i z tyłu też ISOFIXy. I naprawdę trzeba przyznać, że ten wóz ma bardzo dużo miejsca dla pasażerów z tyłu. Coś jeszcze, lampeczki, no i mamy tutaj lusterko z auto, czyli z fotochromem i tu jeszcze jakieś wyzwania, ewentualnie pomocy, bo w pewnym momencie było to w samochodach modne. Cóż, o środku powiedziałem, że mam chyba wszystko. Tak jak powiedziałem, jakość jest środka tutaj nierówna, niewiele brakowało, żeby dogonić konkurencję, ale nie ma się co świata doczepiać, bo mówię, Passat czy Golf miał te same problemy. Oczywiście w tych pierwszych latach produkcji, a później nawet też Meganki ze swoimi radiami. Cóż, pamiętajcie, że wszystkie samochody u mnie są opłacone. Możecie sobie kupić gwarancję do roku czasu. A jeżeli filmik Wam się podobał lub też macie jakieś pytania, zostawcie subskrypcję, komentarz, sugestie też są mile widziane. No i pamiętajcie, że jeżeli chcecie zobaczyć coś więcej na temat mój, wejdźcie na moje media społecznościowe, takie jak Mawka Rauta na Instagramie, czy też na Facebooku, tam również możecie zadać jakieś pytanie. A i też jeżeli ktoś to interesuje, samochód mogę dostarczyć do domu, do kogoś na Lowecie, jeżeli nie ma jak tego auto odebrać, lub też w takich bardziej szczególnych przypadkach mogę dla kogoś go nawet zarejestrować. Czy coś jeszcze warto dodać? Myślę, że tak, że jeżeli szukacie jakichś aut podobnych, albo moje filmy Wam się podobają, zawsze mogę Wam czegoś poszukać podobnego na zamówienie. To by było na tyle. Do następnego. Cześć.